Witamy was ponownie. Wróciliśmy do tego miejsca. Znaczy nie wróciliśmy całkowicie, tak. Nie można wrócić, nie? Ale chodzi o to, że nie ma tutaj zapisów, więc trzeba za każdym razem przechodzić grę od nowa. Ale pomyślałem, że zaczniemy nagrywać od tego miejsca, bo miałem wyrzuty sumienia, że ominęliśmy te drzwi. Ty ominąłeś, ja mówiłem, iśmy do zakrwawionych drzwi. Tak, świetny pomysł. Dobra, zgaszę lampkę i jest już ciemność. Dark. Tam założę, że jest potwór na spogoni do biblioteki, ale... O nie! I co? I tu pewnie jest tamten do fonogramu. A, mogę obrócić. Nie wiem, czy chcę na razie. Szczurek. A, to będzie notka, tu się, notka. Jak zarzucie, będzie tu się dobijał jakiś potwór. Zeszły, a zaraz. Artykuł z gazety, 19 marca 1800, o, 58 rok, ciekawe, czy to są te czasy właśnie. Farsa w konserwatorium. Zeszłej nocy rzesze paryżan przybyły do konserwatorium, aby obejrzeć występ młodego wirtuoza skrzypiec Malo de Vigniego? Nieważne. Koncert, który miał być okazją do zaprezentowania nowych utworów kompozytora Georgia Bizeta, przybrał jednak dość nieoczekiwany obrót. Malo stanął na scenie wyraźnie odurzony alkoholem, a gdy chwycił za skrzypce, dźwiękom, które z nich popłynęło, daleko było do czystych. Publiczność początkowo przymykała oko na to zachowanie, niemniej jej cierpliwość się wyczerpała, gdy młody wirtuoz okaleczył popularny utwór La Rose et la Belle. Nie wiem, co przeczytam, przepraszam, jeśli źle. Wygwizdany de... Vigny, nie wiem, jak się czyta. Wściekle cisnął smyczkiem w niezadowolonych słuchaczy, po czym stracił przytomność. Mademoiselle Justine Fleurbel, która jak wieść niesie związana jest z paniczem, wydawała się... Jeszcze tutaj czytaj, bo ja nie mogę gaść, nie mogę przyłamać. Wydawała się szczerze rozbawiona. Kliknij dalej. Zaistniałą sytuacją. Jej towarzysze Basile Gurux oraz Alois Racien znieśli nieprzytomnego muzyka ze sceny. Wieczór uratowali inni muzycy konserwatorium, którzy nadprędce zorganizowali fantastyczny występ. Zachwycona publiczność zgotowała im owację na stojąco i głośno domagając się bisów wyprosiła jeszcze kilka utworów Offenbacha oraz Chopina. No. Ja nie mogę się przyłamać jakoś. Zaraz jakiś potwór wejdzie. Nie wejdzie. Ło. A pamiętasz, były skrzypce w jakiejś tym scenie na początku? Właśnie wiem. Tak, włączaj to. Congratulations for coming this far. I'm so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. Świetnie. Czyli co, nie odpalimy nam tego fonogramu? Znaczy, nie mogę z tym nic zrobić. No, widzisz, mówiłem, żeby to iść. Czyli dobrze, że jednak zaczynamy od tego momentu. Ale będę musiał jeszcze znaleźć jeszcze raz wszystkie rzeczy. Niestety, tak to już jest. Dobra, biblioteka. Library? Mieli z Liber. Ojej, coś długo ładuje ta gra. No tutaj tu już byliśmy. Włączaj, odpalaj fonogram. Dobra. I ruszaj. Myślę, że to jest wskazówka w czasie tutaj. You should be looking for some divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy or is he being blessed? Perhaps both. Father used to say there were no right answers. Have the light guide you. To jest ciekawe. Wiecie co? Najpierw zbieraj klisza, a zaraz wytłumaczymy, czego się doszukaliśmy, że tak powiem. Klisze? Dobrze, to są klisze? Tak, klisze. No tutaj to była taka jedna. Taka jedna. Dobra, to już znacie. Tak, tak, tego nie musimy czytać. Klisze, następna notatka. Będą krzesiwa. Jeszcze szukanie, chyba. Tu nie ma? Nie. Wszystko tutaj?
Notatka z drugiej. Tu będzie na górze. I właśnie. Myślałem, że my się skupiliśmy na tym urządzeniu, które pokazuje. Na rzutniku. To oczywiście, bam bam. Nie, już nie, bo nie. Chodziło o to, pamiętacie, było napisane, zapalę niech tak światło cię tego, prowadzi. Niech światło cię prowadzi. O to chodzi, żeby te klisze sprawdzać, która jest która, jaki obrazek przedstawia na tym, ale to nie, nie zrzutnik odpala mechanizm. Dokładnie, potem dopiero, jak łatwo zauważyć, tutaj są dwie wnęki, właśnie na dwie klisze. Tylko, że które dać, no. I właśnie, tam była podpowiedź. Błogosław... Wie, czy to człowiek klęczący na pewno będzie, moim zdaniem. Ale czy on jest błogosławiony, nie wiem, czy będzie... Ale skąd wiesz, że nie można wsadzić wszystkich czterech? No nie można. Skąd wiesz? Niech będzie... Widzisz, bo jeden mogę wyjąć. Dwa. No dobra, dawaj. I weźmy człowiek... Który był człowiek klęczący? Trzy. Pewno? Na pewno, pamiętam. Dobra, wzięliśmy posąg Jezusa, tak? Dawaj. Znaczy Jezusa, nie wiem, czy to jest Jezus. Nic się nie otworzyło? Zobacz. Nie, chyba nie. Nie, szafa stoi. Cholera. Nie, czyli... O kurwa. Czyli będzie moim zdaniem... Pamiętasz, co było? Jeszcze powiedziała, że chłop, mężczyzna płagający o litość, czyli może człowiek klęczący i koleś z mieczem, który mu grozi, nie? Kurde, nie wiem, nie wiem. Człowiek klęczący, człowiek z mieczem. Zabiłem go? Tak. O kurde. Ojej, było ten. Ojej. Na pewno to tak działało. Ty może się otworzyła, nie zauważyłem po prostu. Może. Dobra, idziemy dalej. Dobra, niestety kochani. Nie udało się. Kurwa. Szkoda. I wonder. Is Father David with his God now? Maybe you helped him then. Don't you worry. I'm sure he didn't have a family. He probably wasn't even all that well liked. With the current political climate, I'm surprised someone hasn't killed him already. We can't all be saved. Some don't even want to be saved. Yes, that is a comforting thought. Saves us some trying. No rany. No nie. No ja, oj. Jesteś pewien? Tam nie było potwora. Dobra. A że przyjdzie. Wiatr. Bierz ziemniaka. Idzie coś? Gdzie? Aha. Tak, wszystko w porządku, jasne. Nie, jest, nie. To tylko moja... Idzie. Kochani, ręce mi zadrżały. Dobra, cicho, ty. To brzmi, jakby on był za nami. To patrzył. Jezus Maria. Co? On był tam. Patrzył się, dobrze się schowałem tutaj. Widziałem kawałek jego. Co mam robić? Siedź tutaj. Masz ziemniaki. Ojej. A ktoś coś mówi. No czekaj, aż ucichnie muzyka.
sumie to już go nie słychać, nie? Jezu, myślałem! Jest tam! Skąd wiesz? Widziałem cię! Kurwa, nie strasz! Widziałem, kurwa, jest tam! Co ty robisz, Justin? Co ty robisz? To jest normalna? Trzymam E! Jak go trzeba przejść? Widzisz go? Jezu! Ty! Dlaczego słychać ludzkie głosy? Bo to jest normalny koleś. Tak, i wydaje odgłos. Trzeba go odstraszyć, mi się wydaje. Jak odstraszyć? Znaczy, go odciągnąć. Przepraszam was, kochani, ale nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Ludzie, ja nie wiem, co mam robić, no. Ja mam biec? Snudzi. Tak. Gówno. Mamy ziemniaki, poczekajmy. Nie biegnij, błagam cię. Ta muzyka mnie przestraszyła, no, ty! Ja nic nie zobaczyłem, słyszałem tylko tę muzykę. Daj wody. Jezus Maria, Reaper tutaj dyszy jak... Jezus Maria, ja nie wierzę jak... Tak serce to mi dawno nie podskoczyło do pierwszy. To jest taki trik, on nie miał prawa być za nami, on się tam pojawił od razu. Wiecie, dlaczego nie nagrywam ja zgodnie z żadnych horrorów, żadnych survival horrorów, żadnych, kurde, no... Kurde, bo to spadło. Przy tak ciemności chyba... naprawdę to jest straszne. Mogą być, ale nie tego typu. Proszę, ta muzyka była. Myślałem, że on wyszedł. Ty, kurde, znowu! Nienawidzę tej muzyki, ja pierdzielę. I'm sure you have figured out how it all works by now. Are you enjoying my quips? Nie. I think they are quite clever. Not that I was ever much of a conversationalist. Poetry has always been my forte. But I digress. You should press on. It will all be over soon. Also, the police are here. Maybe they can help you. Moim zdaniem, ona sobie wyobraża te potwory, a są tak naprawdę funkcjonariusze policji. Mi się tak wydaje... O nie! Ja wiem, co tu będzie. Oglądałem amnezję twoją. Ale tu nie będzie potwora wodnego, bo nie ten. Na co wejść? Wiesz, to będą normalne potwory? Funkcjonariusze policji! Jak tam twoje te teorie? A, przyciszyliśmy grę! Mam nadzieję, że słuchasz tak dobrze. Tak. Nie wiem, gdzie no idziemy w światło. Sprawdźcie, tam drzwi są w ogóle zamknięte. Widzisz, stare światło. W pierwszej chwili sprawdźcie, czy tam drzwi są zamknięte. W pierwszej chwili. Przede wszystkim. Musisz znaleźć dźwignię. Bo tam odwróć się w lewo. Do tyłu, co ty robisz? Tam jest tak, tam musimy podejść, weź pewnie kliknij i ona sporządzi notatki. Nie. Wolałem Daniela. To nie. On sporządzał notatki, było wiadomo co robić. To drzwi! Nie, się, nikogo nie ma. Byłoby słychać. To wygląda mi... Ty, to wygląda jak ten. Otwór wodny, otwór no. wodny. Idziemy w drugą stronę. Dobra, już się nabawiłem z tego Pietra, jeśli mogę to nazwać.
tyłu, sobie ktoś gada z tyłu. Zamknięte. Otworzyć! Założę się, że tam z tyłu... Ty, ja wiem, skąd będzie pozworek. Myślisz? No tak myślę. Będą się schować. Pójdziemy tam, weźmiemy... Będą się naokoło drzwi schować. Nie, wejdziemy tam, weźmiemy coś i okaże się, że stamtąd z drugiej strony wyjdzie wodny potwór. Ja to wiem. Ale jak ja... Skakuj. Czekaj. Zamknij dobrze. I to muszę wziąć. Tak, dźwignię weźmiesz. Może nie będzie... To ty spadłeś. Paniaku. Weź te skrzynie z góry wszystkie. Zrzuć. To walnąłeś. Chodź cicho. Może tam dalej przeniosę. Nie! To jest też dalej właśnie. Najważniejsze też dalej, to jest. To te skrzynie też muszę wyjąć, wyjmij je. Dawaj, rzucaj. Tam? Tak, tak, tak. Tam dalej. Przyzorny zawsze ubezpieczony, drodzy widzowie. A, jak kiedyś to ty robiłeś taki trik, że wziąłeś jeden za drugim, zaskoczyłeś, odwróciłeś się, zabrałeś i to robiłeś ten trik? Nie rozumiem. Że uczyłeś się, że wystarczyły dwie. A, tak. To może tak zrobić też. To jest malutkie. Widzisz, to tonie. To jest skrzynkę zrobić. Ale chcę mieć też takie zabezpieczenie inne, czekaj. Czekaj, nie wracaj się, głupia skrzynką, no. Dobra, jakoś to będzie. Najgorsze jest wiedzieć, co się stanie. Nic nie można z tym zrobić. Kurde. One tak ustawione są, widzisz? One były tak ustawione w tym pokoju. Wiesz, co chodzi? No spoko jest. Może pobiegnę potem po prostu prosto. Oj, chyba nie dasz rady. Nic? Kolary... Co to się? Tam jest notka. Proszę. Nie? O! Niesamowite. Daniel. Co? Monsieur? A może to jest... Monsieur? Frolbel. Dobra, nieważne. Nazywam się Daniel i jestem przyjacielem profesora Herberta. Z tego co wiem, profesor uważa pana za jednego ze swych najserdeczniejszych druhów, więc może będzie pan w stanie rzucić nieco światła na kilka kwestii, które nie dają mi spokoju. Kilka miesięcy temu Herbert i ja udaliśmy się do Algierii. O, ciekawe, że to jest po wiem, kto to jest. W poszukiwaniu legendarnego grobowca Tinhina. Tinhinan. Dobra. W trakcie wykopalic trafiliśmy na dziwną świątynię pogrzebaną pod piaskami pustyni. Wszedłem do jej wnętrza jako jeden z pierwszych i znalazłem tajemniczą kamienną kulę rozłupaną na kilka kawałków. Ponieważ wydarzenie to dość mocno odbiło się na moim zdrowiu, profesor postanowił odesłać mnie do Wielkiej Brytanii. O. Od tamtej pory nie mam żadnego kontaktu z ekspedycją i pomału zaczyna mnie to martwić. Wydaje mi się, że Herbert wiedział na temat tej świątyni więcej niż przyznawał i próbował ochronić mnie przed jakimś starożytnym złem, które zapewne obudziliśmy. Jeżeli jest pan w stanie rzucić nieco światła na tę sytuację, byłbym wdzięczny za kontakt. Z góry dziękuję za odpowiedź, Daniel. On zginął, ten właśnie właściciel całego tego dobytku. Chodzi o tego ojca, to Justin? Tak. On był przyjacielem Herberta. On go się pytał właśnie, było napisane, pamiętam, było w... To ten kamień pisał. A może nie. Pamiętam, że ten... Że... On o nim opowiadał. Uciekaj! Uciekaj! Nie tą stronę! Nie tą stronę! A co jeszcze? Ten! Pamiętam, że to był przyjaciel Herbert. Jezus Maria, Jasiek. Masz nic więcej? Słyszę go. Dobra, nie będziemy ukrywać, że ostatnio potwór nas nieźle zaskoczył. Zabił nas i teraz nam wyszło z gry. Dokładnie. Gdzie się schować mam? Żaden wodny ten. I tutaj trzeba jakoś. Tutaj się schowa. Skoczy na jedną skrzynek, tak i tak. No łatwo mówić.
Znaczy, łatwo mówić. Łatwo mówić. Sam zagra też przejście. Nie, to przeskoczę po prostu. O nie, nie mogę tak. Już chodzi, trochę tutaj blokady z tych wszystkich skrzynek. A myślę, że nie przejdę. Dobra, spowolnij go przynajmniej. Dobra. Uwaga. Ludzie, ludzie, takie coś... Nie wiem, jak to nazwać. Straszna trudne sprawa, tak ciągle przechodzić to samo od początku. Tak, a, i z tym księdzem próbowaliśmy inaczej. Ale niestety... Jedną kombinację dobrze zrobiliśmy, drugą gorzej. Jedna dobra kombinacja to jest człowiek klęczący, czyli trójka i ten, jedynka. Czyli z ramionami otwartymi. Chyba, że tak się kuje. Chyba, że. No pomysł, lepszy pomysł. Chodź tutaj, to jedna, tutaj będziesz. Da radę, to jest to. Nie da rady. Dobra, to ustawimy tak. Dobra, uwaga. Jedna na drugiej, ale to będzie trudne. Widzisz, 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 nie da się. Cholera, nie da rady. Dajesz, no. Bo to głupia woda. To jest inna woda jest. Nie, bo one się specjalnie przekrzywiają, widzisz? Ich się nie da ustawić, jakby twórcy specjalnie to zrobili. Dobra. Bierz... Wszystkie są krzywe. A, bierz dźwignię. Już wziąłem. Nie, nie wziąłeś. Wziąłem. A nie, nie wziąłem, sorry. Wyłącz lampkę. A zaraz, właśnie lampkę zapomniałem. Specjalnie wyłączamy, bo... Jest, nie! Jak tu straszno się zrobiło. Wracaj tu. Wiem, że teraz trochę barykadują sobie przejście. Uwaga! Uwaga! Znaczy, uwaga. Uwaga! Obie pary drzwi stawkę za sobą, nie? Uwaga, uwaga, ty tylko tu się dobiegł do tyłu. Będziesz kliknął, kurde. Spierdolaj! O Jezu, pogadałem mi to. Ja cię straszyłem. Czekaj! Nie trafiłem, no co ty chcesz ode mnie, no? Dobrze się schowałem? Czy wyjść wyżej? Dobrze, dobrze. O! A chodzi. Nie tu! Nie błagam, nie! O Jezu! Problemy z przejściem. Zobaczyć? Nie! Co tu, źle ci? Bo ona nie ma się wody, nie? Pięknie! Wyszedł. Skąd wiesz? Strzałem coś. Jestem, jest tam. To jest nie do wygrania, mi się wydaje. Może biegać? Nie, rób tego. Właśnie nie wiem. Nie, bo raz o ty. Nie, nawet drodzy widzowie, nie wiem co robić, naprawdę. No tam nie, nie, nie pytaj, ja tu siedzę. Na pewno? Nie wiem. Tak. Jo. Nie, nie tego dnia. Bada. Da. Mama. Co mam zrobić ale teraz? Ale co tu się dzieje? Dlaczego nie może? Co się... Oni nie chcieli, żebym się ukrywał. Oni... nie chodzi o to, żeby się ukrywać, to chodzi o to, żeby tylko przebiec. Jak weszliśmy do tego z rurami, to źle weszliśmy po prostu i mieliśmy zginąć. Trzeba było skręcić w prawo, mi się wydaje. I wykiwać go i szybko uciekać? Teraz? Dam radę. Ja wyjdę. Dobra, biegnie, zamknę oczy. Jak go chcesz wykiwać? Nie da rady. Zacznij od...
Otwórz drzwi? Nie wiem, ale on tu nie wejdzie. Weź rzuć skrzynką. Uważaj, wiesz, tak skrzętnie, tak rzucasz i spie... no. Stać! Nie mogę! Jezu, Maria! Nie ma go tam! Nie chcę patrzeć! Teraz uciekniesz? Mogę spróbować. Nie dasz rady. W dupie, cwaniaku. Słyszę, gdzie ty jesteś. Jesteś nagi. Wszystko w porządku. Nie dasz rady. Nie dasz rady. No w dupie, nie dasz rady. Dasz radę? Dałbym radę, ale zastanawiam się jak. Jakbym miał skrzynkę, jeszcze go walnął. Biegnij na ogół! Kurde! Yes. I od nowa! Wysyłamy to? Nie. Dobra ludzie, mamy tylko jeden plan. Wiać ile można i to... Nie w lewo, tylko w prawo. No właśnie, to jest jedyne co mamy... Tak naprawdę jaki mamy... Jaki wybór? No to jest jedyny wybór. Że trzeba się z nim pójść w kotka i myszkę dookoła tutaj i tam gdzie on był pójść. Chociaż sądzę, że lepszy pomysł będzie skręcić w prawo. Uwaga! Pierdziel, biegnie. Prawo, prawo. Mogę zamknąć tego? Zaczynę pójść. O, dobrze. Dobrze. Świetnie. Biegnie. Chyba, że to może otwierać. Coś zrobić? Pewnie trzeba zanieść tego, z te koła zęba, to pamiętasz tam? Tak myślę. Ty. On rozwala te wielką bramę? Kaś dobił tam. Nie da rady. Tak, on próbuje rozwalić. Nie, ktoś puka, otworzę. No chyba tak. Wielką trzeba przyjść. Ostrzegam uroczyście, jak tylko wbiję do środka, ja wyłączam grę. Escape, wyjdź z gry i naprawdę, z reguły I window, koniec. Window. Serio, ja nie dam rady. Psychicznie. Za 10 to za dużo. Waliłeś to na podłogę? Nie wiem co, jebnij go tym w łeb. Czego wcześniej nie pomyśleliśmy, żeby zamknąć? Zobaczcie, że jak otworzę te sprawy i to otworzę obie dwie. Justin, błagam cię! Czekajcie chwilę. Czekajcie, błagam was. Dobra, woda. Nie ma wody. Nie ma wody? Jest woda gdzieś tutaj. Ciemno jest. Kurwa. Przepraszamy za takie przerwy, ale... Daj. Napij się. Dobra, ja gram dalej. Ty sobie pij wodę. Wiesz co, nie, poczekam aż wypijesz. Dawaj. Pięknie. Dawaj. Thank you.
zostaw go za sobą. Biegnij. On to rozwala. Dawaj Jasiek, dawaj. Dobrze. Reaper power, Reaper power. Reaper power, Reaper. Yes. Uratowaliśmy typa, bo zamknęliśmy mu ten. Byliśmy go pewnie odciągnąć. Typem. Tak. Ale ona w końcu nie chciała kręcić tym kółkiem, nie wiem, zmęczyła się? O, jak dobrze! Dobra, dalej. Inspector Moreau, are you still with us? I'm looking forward to see if you managed to save him or not. I know very little about him, but surely he had a family, don't you think? Poor, poor, fatherless children. But he falls on his own sword. His kind is not meant to come for people like me. Laws are made for cretins. The aristocracy doesn't need to know right from wrong. We are always right. Ale uratowałem go. Nie, no nie, no nie, no nie! Uważaj na dziurę. O Boże, cmentarz! Ale przecież... Przecież to jest... Mówiłem o tym w amnezji, by rozstrzygnął obłęd. Zawsze jest tak, że jest moment z potworami i moment do logicznego myślenia. Był moment z potworem, to potem był moment... Z potworem. Nie, potem był moment z tymi klipami, czy kto z czym? No tak. Kliszami. A potem moment z potworem, teraz powinna być cisza. To mi przypomina chór z Mrocznego Obłędu. Anotka. Czytaj, bo ja nie mogę. Okej. Herbercie, skontaktowałem się z konsultantem. Już wkrótce powinieneś otrzymać zgodę na przekroczenie granicy Algierii. Życzę szczęścia w poszukiwaniach i mam nadzieję, że za wszelkie odkrycia przyjdzie ci zapłacić mniejszą cenę niż mnie. Już sam nie wiem, co myśleć o moich badaniach. Justine zrobiła się nieufna i zamknięta w sobie. Robiłem co w mojej mocy, żeby nie wpływać na jej zachowanie, aczkolwiek mam wrażenie, że sam fakt mojej obserwacji doprowadził ją do jakiegoś stanu. Do takiego stanu. Moja naukowa obojętność wobec wyników... O kurde, przepraszam. Wobec wyników testów nie przeniosła się niestety na tok myślenia mojej córki. Poczuła się zawiedziona moim brakiem reakcji. Zaczęła oceniać mnie i co ważniejsze, siebie przez pryzmat naszych badań. Już wiem, czemu nie mogłem doszukać się żadnych prawidłowości w toku rozumowania Justine. Zmieniała się jak kameleon, próbując zmusić mnie do jakiejś reakcji i muszę przyznać, że jej zachowanie robi się coraz bardziej niepokojące. Wczoraj puściły mi nerwy, zbeształem ją. Była przerażona i upokorzona. Żal mi porzucać takie obiecujące badania, ale nie mogę dalej w to brnąć. Muszę naprawić moje stosunki z córką. A to frajer. Ale wolno teraz idzie ona. Jak się dowiedziała, że ojciec miał tylko za wynik badań, no... Zapis? Zapis, czyżby? Tak! Jaka była mama? Twoja matka była najpiękniejszą istotą na tym świecie. Nie potrafię sobie jej przypomnieć, niezależnie od tego, jak mocno się staram. Jej piękno aż wzrok odbierało, Justin. Nasze mózgi zwyczajnie nie potrafią przekuć jej doskonałości we wspomnienia. Oby to był zapis. No jest zapis, na pewno. Nie, to jest zapis, na pewno. Musi być zapis. Hello, prawda? Dobra. Prawda? O, okej. Znaczy nie okej, ale okej. Well done. You have triumphed. Już? Koniec? My cabinet. I wish I could tell you how you did, but alas, this is a recording. You will have to figure it out all by yourself. Did anyone survive? The doctor? The priest? Or perhaps the policeman? Who is allowed to live? Why? You should really reflect on these past events and consider what they meant to you. What you have learned about your true nature. Father never knew me. He thought he did, but then he was frightened. And nothing was ever the same again. I can still see him, lying there on the floor. He looked so surprised. Zabiła go. The star-shaped soapstone stained by his blood fell to the floor with a sonorous thud. Blame me not, for I was but a child. With careful ambition, I dare to smile. Rest in peace, Papa. Zobaczaj chwilę.
We must hurry. It's not too late. What will that... Uciekaj! Tego mi brakowało. Labiryntu. Pleases me. Czyli to mnie raduje, tak? To mnie cieszy? I am... energy? Co? To jest entertain. Zabaw mnie. Suffered the... coś tam. Dziwnie pisze. Nie, bo gówno widać, bo kiepskie pismo i rozmazany ekran. Odwróć się. Załóż może... Znaczy, załóż ten. Master! Co trzeba zrobić? Zamknij się. Wiem co. Co? Nie zabiję go. Tam. Aha. Po prostu wsadź tam. Tak jest, tak przewa, przewa. Nie, nic. Mało. Rurka, dawaj. Czemu się nie udaje? Rozwal to. Nie. Może wyżej, nie tutaj blisko, tylko tam dalej gdzieś. O, sorry. O kurde! O! This was the best one yet. So elaborate. It's just too much. Enough of this. Get up, Justine. Open the door and let us remove ourselves from this dungeon. Hey, you! Such intricate machinery. I can't for the life of me understand why he built this. That's me, isn't it? All covered in chains. Such light was never meant for me. Idź tam, masz drzwi. Zdawaj. Sprawaj. Tam. Don't want any of the guests coming in here. Mademoiselle Justine, are you down there? Is everything all right? Of course, Clarisse, I'm quite all right. Is everything ready for tonight? Yes, the goose is ready any minute now. The guests should be arriving within the hour. Did I hear voices from downstairs? I certainly hope not. Oh, silly me. Yes, silly Clarisse. Co tu się dzieje? I to było... Zagrajmy w Amnezja, Justine. Trochę się baliśmy, to nie była skomplikowana gra, tylko... Krótka! No strasznie krótka tak naprawdę, to... No, nawet nie godzina gry. Godzina? Nie, mniej nawet. Godzina. Pewnie, że nie. Godzina? Jakbyś zabijał wszystkich po kolei, to nawet nie godzina. No ta... Uratowaliśmy 2 z 3 osób. Może dlatego... Przeżyliśmy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem pewien. Musicie poszukać sobie w internecie innych rozwiązań. Nie wiem naprawdę jak rozwiązać, jak utratować drugą osobę. Można niby tam drogą prób i błędów, ale to trzeba byłoby tyle razy grać. Nie. A nie chcę nam się. No dobra, zostawiamy was z napisami końcowymi. Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz dziękuję użytkownikowi
Fromage 19, tak, dokładnie. Dzięki jeszcze raz, stary. Do zobaczenia w następnych projektach i tak dalej.